Jestem w Będzinie, na ulicy Schneidera, na Syberce. Tutaj remont drogi trwa. Tutaj na pewno dobre rozwiązanie, jak powstaną takowe wyspy, na pewno będzie dużo bezpieczniej tutaj do poruszania się pieszych, więc na pewno bardzo dobre rozwiązanie. Na tą chwilę tutaj oczywiście prędkość ograniczona do 30 km na godzinę. Zresztą tutaj nawet nie da się tak naprawdę w tej chwili z większą prędkością jechać. Tutaj kolejna wyspa przy kolejnym przejściu. No i dwie kolejne już tutaj przy samym, w rejonie samego przystanku przy kościele. Tutaj jest przejście uczęszczane również przez dzieci. Tutaj często jest pani stopka, przynajmniej kiedyś była. Ciekawe, czy pewnie dalej będzie, jak wszystko wróci do normy. No i skrzyżowanie przy kościele z ulicą 9 Maja. Tutaj również wysepka się szykuje. Natomiast powiem szczerze, tutaj skoro już trwa remont samej ulicy Schneidera, myślę, że tutaj dobrym rozwiązaniem byłaby na przykład budowa ronda i szkoda, że tego nie zrobiono. Natomiast zwracam tutaj również uwagę, zobaczmy, tutaj również przy prawej stronie jest droga wyfrezowana. Podejrzewam, że tutaj mogą powstawać, być budowane pasy dla rowerów, stąd to właśnie sfrezowanie tej prawej strony i być może, że właśnie cały odcinek tej Syberki będzie właśnie taka droga rowerowa. Tak mi to wygląda.